Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Piotr Cichalewski z techtutor.pl. Zapraszam Cię bardzo serdecznie już teraz na nowy film, oczywiście związany z AutoCADem. Dzisiaj zagadnienie bardziej zaawansowane. Już teraz zapraszam Cię na tutorial. Ta lekcja to będzie wstęp do takiego dużego tematu, jakim jest projektowanie parametryczne. Przede wszystkim opowiemy sobie, czym jest to projektowanie parametryczne. Generalnie geometria w takim projektowaniu Określona jest za pomocą odpowiednich parametrów. I osiągamy to najczęściej w momencie, gdy w plikach kadowskich, w rysunkach kadowskich, stosujemy coś takiego jak więzy. Więzy mogą być geometryczne bądź wymiarowe. Będziemy pracować właśnie na rysunku 2D i właśnie te więzy geometryczne i wymiarowe będziemy używać. I czym są tak naprawdę te więzy? Więzy są to takie elementy, dzięki którym będziemy odbierać tak zwane stopnie swobody obiektów, czyli mówiąc w skrócie, może mniej technicznie, będziemy po prostu odbierać możliwość tak jakby ruchu danego elementu. Teraz narysujemy sobie pionową linię. Pokażę Ci, właśnie więzy, na początek geometryczne, jak działają. Zobacz, ja sobie teraz jeszcze uruchomię tryb orto i narysujemy linię pionową. Teraz wyłączę tryb orto i przejdziemy do karty parametryczne i tutaj z tego miejsca będziemy nadawać odpowiednie więzy czy też jak to w przypadku AutoCada jest to nazywane wiązania. Więzy to jest bardziej takie pojęcie mechaniczne, bardziej poprawne, natomiast jeżeli będziemy mówić zamiennie wiązania, więzy no to pamiętaj, że właśnie będzie chodziło o, o kartę parametryczną. I teraz o co chodzi z tym odbieraniem ruchu? Zobacz, mam tutaj taką linię. Ja już jestem, mam wyłączony Tryporto i co mogę z tą linią robić? Oczywiście mogę ją przenosić w ten sposób, tak? Czyli w osi Xowej, w osi Y, ale ponadto mogę jeszcze tą linię na przykład obrócić. I ja teraz po prostu zrobię obrót, wpisuję polecenie OB, klikam enter, określę sobie punkt bazowy, może tutaj w środku i zobacz, że spokojnie tą linią mogę kręcić, tak? Czyli mam trzy ruchy. Tak naprawdę dwie translacje, tak zwane translacje, czyli ruch w oś X, ruch w oś Y oraz rotacje wokół konkretnego punktu tutaj tej linii. Czyli trzy ruchy. Natomiast ja sobie teraz cofnę i nadamy odpowiednie wiązanie geometryczne tutaj dla tej linii. Dzięki właśnie temu wiązaniu geometrycznemu na przykład zastosujemy wiązanie geometryczne pionowe, które odbierze nam jeden z tych ruchów. Zobaczmy. Wybieram parametryczne i tutaj mam coś takiego jak wiązanie pionowe. Pionowy. Klikam w tym miejscu, wybieram obiekt i on już ma zastosowane wiązanie pionowe. Widzisz, tu jest taka ikonka, która mówi nam o tym, jakie tu jest zastosowane wiązanie. Teraz co mogę zrobić? Oczywiście tą moją linię mogę swobodnie przenosić. Cały czas translacja XY istnieje, czyli mogę sobie tutaj tą linię przenosić. Ale... Czy ja mogę ją obrócić? No to przejdźmy do narzędzi głównych. Możemy sobie tutaj z odpowiedniego panelu wybrać odpowiednie polecenie, na przykład obróć. Ja po prostu wpisuję OB i klikam Enter. Określę sobie punkt bazowy, na przykład w tym miejscu. No i zobacz, co się stało. AutoCAD mi podpowiada, że tutaj mamy jakieś wiązanie. I tak naprawdę rotacja tego elementu nie wchodzi w grę. Musimy wybrać albo zwolnić wiązania. Albo zachować wiązania. Jeżeli ja zwolnię wiązania, to po prostu tak jakbym je usunął i wtedy będę mógł swobodnie obracać. Natomiast jeżeli zachowam wiązania, to tutaj zobacz, że praktycznie nie będę mógł nic z tym zrobić. Czyli ten element się nie obraca. Wpisuję polecenie znowu OB. Wybieram element i będę go rotował. I teraz zwolnię wiązania. Zobacz, co się stanie. Mogę sobie tutaj odpowiedni kąt obrotu nadać. Na przykład załóżmy 45 stopni. No, i zobacz, że w tym momencie ten element, ten odcinek prosty został obrócony, ale wiązanie zostało usunięte. Czyli te więzy, więzy geometryczne zostały już tutaj usunięte, zostały zwolnione. Ale jak widzisz, właśnie w ten sposób nadałem takie wiązanie. Natomiast zobacz, jeszcze tutaj taką jedną rzecz. Mam taką linię, która nie jest w tym momencie pionowa. Jak szybko sprawić, żeby właśnie ta linia stała się linią pionową bez korzystania z polecenia obróć. No właśnie, przejdę sobie tutaj na kartę parametryczne, wybiorę sobie wiązanie geometryczne pionowe, wybiorę ten element i zobacz, że on automatycznie mi się tutaj już ustawił i jest to element zawsze ustawiony pionowo. Usuniemy teraz to wiązanie. Wiązanie zostało usunięte. Teraz pokażę ci jeszcze jeden przykład związany z projektowaniem. Parametryczny. Usunę sobie tutaj tą linię i narysujemy taki prosty rysunek za pomocą linii. No to ja już go tutaj szybko narysuję. Tutaj załóżmy, że to będzie odcinek pionowy, dlatego włączę tryb ORTO. Tutaj tak, będzie 10 jednostek do góry. Załóżmy 50 w prawo, 60 w dół, 10 w lewo, 50 do góry i jeszcze 40 w tą stronę. Ok. Coś takiego. Teraz tutaj będziemy chcieli, będę chciał pokazać Ci pewną zależność związaną właśnie z, z projektowaniem parametrycznym. Zobacz, że to, co tutaj narysowałem, to są linie narysowane w stylu nieparametrycznym. Ja sobie teraz to skopiuję wszystko i stworzę drugi obok, analogiczny rysunek, właściwie będzie to dokładnie to samo, tylko że z zastosowaniem odpowiednich wiązań. No to ja sobie teraz kopiuję tutaj może na bok, w ten sposób. I teraz ten po lewej zostawię, natomiast temu drugiemu nadam odpowiednie wiązania. Zobacz, mam tutaj takie szybkie narzędzie auto wiązanie geometryczne, czyli mogę zastosować wiele wiązań geometrycznych do wybranych obiektów, czyli AutoCAD automatycznie mi tutaj zastosuje wiązania do tego elementu. Ja sobie wybiorę to narzędzie, zaznaczę sobie te obiekty i kliknę Enter. Zobacz, że AutoCAD tutaj zaproponował mi szereg różnych wiązań. Ja teraz nie będę tego zmieniał, bo potem oczywiście będziemy to też mogli robić jak najbardziej ręcznie. I teraz zobacz, tutaj mam szereg różnych wiązań. Mam na przykład wiązanie równoległości, czyli mam tutaj dwie linie, które są ze sobą równoległe. Zobacz, ja tutaj, najeżdżając na tą ikonkę, mam podświetlone dwie linie, które są faktycznie do siebie równoległe. Tutaj znowu mam dwie linie równoległe. Tutaj też kolejna równoległość. Tutaj prostopadłość, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na przykład linia i równoległa. Ale także i pozioma, także widzisz, że tutaj szereg tych więzów geometrycznych został zastosowany przez AutoCAD automatycznie. Teraz, jeszcze tutaj dla tego przykładu, stworzymy jeszcze jedno wiązanie. To będzie coś takiego jak unieruchomienie odpowiedniego punktu. Ja sobie unieruchomię, może tutaj, ten punkt w tym miejscu. A zatem widzisz, że rzeczywiście tutaj taka, taki punkt unieruchomiony powstał dla tej linii. Teraz chcę pokazać Ci pewną zależność. Pewną cechę projektowania parametrycznego. Zobaczę, ja tutaj spróbuję zmodyfikować sobie tutaj rysunek po lewej stronie. Załóżmy, że ja będę chciał przeciągnąć tutaj ten punkt tej linii, gdzieś w prawą stronę, może w ten sposób. Zobaczę, ja jeszcze może wyłączę Tryporto. Ja zrobię coś takiego, że po prostu kliknę w tym miejscu tą linię i ona rzeczywiście tutaj przede wszystkim się. Jak widzisz, wydłużyła troszeczkę, zmieniła kąt nachylenia i tak dalej, ale nie ma to wpływu tutaj na resztę geometrii, którą narysowałem tą linię. Co się stanie, jeżeli z dokonanymi modyfikacji tutaj, na przykład, właśnie analogicznie tej linii w tym miejscu? Ja sobie jeszcze zaznaczę tylko tą linię i kliknę tutaj na tym punkcie. Zrobimy dokładnie taką samą operację, czyli po prostu przeciągniemy gdzieś w prawo ten punkt. Zobacz, co się będzie dziać. W tym momencie, z uwagi na to, że mam nałożone więzy. Geometryczne na tą moją, na tą moją geometrię to tutaj odpowiednio te linie, wszystkie inne się wydłużają. Tak naprawdę kształt jest podobny, zachowany zgodnie oczywiście z więzami geometrycznymi. Nie ma tutaj efektu takiego, że ta linia gdzieś by tutaj odskoczyła od tych innych elementów. Ponieważ tutaj właśnie zastosowaliśmy te więzy geometryczne i wszystkie te linie tak naprawdę są w jakiś sposób ze sobą połączone, od siebie zależne. Jeżeli nadalibyśmy tutaj jeszcze inny parametr. Nadalibyśmy więzy wymiarowe. No to zobaczmy, co się będzie działo. Jeżeli ja nadam tutaj więzy wymiarowe, załóżmy dla tego obiektu, to zobacz, że tutaj mam odpowiednią wartość. Jeżeli ja bym tą wartość zmodyfikował, załóżmy, bym tutaj wpisał wartość 80, kliknę Enter, to zobacz, że automatycznie ja nie muszę tutaj modyfikować żadnych innych linii, tylko za pomocą tego jednego parametru związanego z więzami wymiarowymi. Mogę sobie sterować tutaj odpowiednio tą geometrią, no, w tym wypadku jest to długość tej linii, ale ma to także przełożenie na inne elementy. My musielibyśmy sobie, oczywiście, żeby zachowywać. Hmm, odpowiednią, odpowiednie proporcje, musielibyśmy sobie tutaj jeszcze odpowiednio związać te wszystkie elementy, zastosować jeszcze inne więzy, żeby to wszystko funkcjonowało, ale właśnie ten przykład pokazuje Ci, jak działa projektowanie parametryczne, jaki potencjał ma właśnie projektowanie parametryczne i co tak naprawdę można z nim zrobić. Nasuwa się prosta myśl, że tak naprawdę projektowanie parametryczne w dużej mierze ułatwi Ci tworzenie Twojego projektu.